Hej kochani, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis. Jest to przepis na słodko. Jak wiecie, ja bardziej zdecydowanie jestem po tej słodkiej stronie i wymyślanie słodkich przepisów jest moją niesamowitą pasją i w tym się, powiedzmy, specjalizuję. Będzie bardzo słodko i kawowo, ponieważ ten przepis powstał we współpracy z portalem kawa.pl. Kawa.pl jest to ogromny serwis internetowy. Znajdziecie tam przeróżne kawowe artykuły, wydarzenia, eventy, ciekawostki odnośnie kawy, dowiecie się, gdzie wypić kawę w swoim mieście, jakieś polecane miejsca. Naprawdę jest to skarbnica wiedzy, jeśli chodzi właśnie o kawę. Więc jeśli jesteście fanatykami, to musicie z pewnością tam zajrzeć. Dzisiejszy przepis to jest właśnie przepis z wykorzystaniem kawy. Zastanawiałam się długo, jaki przepis wykonać, ale stwierdziłam, że chcę zrobić tym razem coś bardzo, bardzo prostego, bardzo szybkiego. Ciast na moim blogu i na moim kanale jest bardzo wiele i nie każdy po prostu ma wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić kilkuwarstwowe ciasto. Więc ja stwierdziłam, że zrobię coś naprawdę szybkiego i można powiedzieć po ilości składników, że jest to takie dość banalne, bardzo proste, minimalistyczne, ale jest fenomenalne i przesmaczne. Więc będzie to krem kawowy. Krem, budyń, pudding, zwał jak zwał. Po prostu kremowe cudo z karmelizowanymi orzechami nerkowca. Więc taki kawowy krem i chrupiące i słodkie orzechy nerkowca, połączenie kawy i w ogóle orzechów nerkowca jest najlepszym połączeniem na ziemi. Nie można wybrać lepszego chyba połączenia. Więc jeśli lubicie wszystko to, co słodkie i kawowe, to to jest przepis idealny dla Was. Dobra, teraz pokażę Wam, jak wykonać ten fenomenalny krem. By przygotować ten budyń, należy umieścić wszystkie składniki w garnuszku, czyli mleko sojowe, ksylitol, mąkę ryżową, olejek waniliowy oraz espresso. Chodzi tutaj o bardzo mocną kawę. Kawa powinna być bardzo mocna, by aromat był wyczuwalny. Nie można również zapomnieć o soli, której nie należy się bać, ponieważ to ona właśnie uwydatni smak naszego budyniu i bez niej nie smakowałby on aż tak dobrze. Wszystko należy podgrzewać na małym ogniu. Mąka ryżowa jest niesamowita i ma właściwości sklejające. Należy podgrzewać przez kilka minut, cały czas mieszając. To bardzo ważne, by nie było grudek i by budyń się nie przypalił. Gdy masa zacznie się robić ciepła, zacznie mocno gęstnieć. A gdy będzie gorąca, powinna mieć konsystencję właśnie takiego puddingu. Gdy masa osiągnie odpowiednią konsystencję, należy przestać podgrzewać i dodać olej kokosowy. Wtedy trzeba wszystko dokładnie wymieszać i pozwolić na to, by olej kokosowy się rozpuścił i dokładnie połączył ze wszystkimi składnikami. Na tym etapie budyń jest gotowy, jeśli lubisz go jeść na gorąco i wtedy trzeba przyprażyć orzechy nerkowca. Natomiast jeśli lubisz jeść puddingi na zimno, w dalszej części filmu opowiem, jak to zrobić. By przyprażyć orzechy nerkowca, należy wysypać na patelnię cukier trzcinowy oraz dodać łyżkę wody. Wszystko podgrzewać na bardzo małym ogniu, aż cukier połączy się z wodą i zacznie się topić. Gdy oba te składniki będą połączone i stworzy się taki jakby karmel, należy dodać olej kokosowy. Wszystko dokładnie wymieszać, a gdy konsystencja będzie jednolita, dodać orzechy nerkowca. Należy zadbać o to, by każdy orzech był dokładnie oblepiony tą właśnie cukrową masą i tak będziemy prażyć orzechy nerkowca przez kilka minut, aż będą zarumienione. Wtedy należy je przełożyć na papier do pieczenia i pozostawić do ostygnięcia. Potrwa to kilka minut i wtedy stworzy się taka chrupiąca i twarda skorupka.
Jeśli chcesz jeść ten pudding na ciepło, zaraz po ugotowaniu możesz przelać do szklaneczek i udekorować orzechami nerkowca. Jeśli jednak lubisz jeść na zimno, możesz wstawić do lodówki na minimum 4 godziny lub najlepiej na całą noc. Po tym czasie możliwe, że budyń będzie miał troszeczkę inną konsystencję, dlatego przed podaniem należy go zblendować przy pomocy blendera ręcznego lub innego dowolnego, który posiadasz. Dzięki temu nie będzie żadnych grudek i konsystencja nadal będzie jedwabista i kremowa. Zimny pudding należy również udekorować orzechami nerkowca, przy czym zaznaczam, że najlepiej jest dekorować tuż przed podaniem. Jeśli orzechy nerkowca będą zamoczone w budyniu przez jakiś czas, mogą one zmięknąć i już wtedy nie będą takie chrupiące. Dlatego, by zachować ich fenomenalną konsystencję, należy robić to na świeżo, tuż przed jedzeniem. Pudding jest niesamowicie kremowy, aksamitny i smakuje jak deser z najlepszej cukierni. Dzięki temu, że mąka ryżowa ma właściwości sklejające, budyń nie robi się rzadki, tak jak zazwyczaj dzieje się to z kupnymi budyniami. Niestety, takie gotowe mieszanki mają to do siebie, że po jakimś czasie robi się z nich woda. Jeśli chodzi o taki właśnie deser na bazie mąki ryżowej, nic się takiego nie dzieje. Jeśli natomiast po nocy spędzonej w lodówce konsystencja będzie nieco inna, wtedy można zblendować, ale budyń nadal pozostaje gęsty. Jest to naprawdę niesamowita zaleta i dzięki temu ten pudding ma przewagę nad takim tradycyjnym kupnym ze sklepu. Ponadto ten jest pożywny, odżywczy i słodzony ksylitolem. Z góry wyprzedzam pytania, jeśli ktoś chciałby użyć do przyprażenia orzechów nerkowca ksylitolu zamiast cukru trzcinowego, niestety nie polecam, ponieważ wtedy taka skorupka będzie trochę inna i według mnie najlepszy efekt jest właśnie z cukrem trzcinowym. Więc to wszystko. Deser jest bardzo prosty do przygotowania naprawdę w 15 minut i jestem przekonana, że wywoła uśmiech na twarzy każdego, kto spróbuje. Można go udekorować dowolnymi bakaliami lub orzechami, ale według mnie przyprażone i skarmelizowane orzechy nerkowca smakują najlepiej w tym połączeniu. Jeśli miałabym doradzić, czy lepiej jest jeść ten deser na ciepło czy na zimno, mi bardziej smakuje na zimno, ale to wszystko zależy od Waszych preferencji. Polecam ten przepis dosłownie każdemu, a w szczególności osobom, które są fanami mojego wegańskiego Monte, czyli przepisu, który jest chyba najbardziej popularny na moim blogu. Jeśli lubicie tego typu deserki, to jest kolejny przepis, który koniecznie trzeba wypróbować. Okej, kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że wypróbujecie ten przepis, ponieważ jak widać jest on bardzo, bardzo prosty i naprawdę nie trzeba mieć żadnego skilla, żadnych niesamowitych umiejętności kuchennych, żeby po prostu wykonać i bez problemu posmakować, jak to jest dobre. Jest to pierwszy przepis, który wykonuję dla portalu kawa.pl, ale będzie ich z pewnością więcej i powiem Wam, że nie planuję wykorzystywać kawę tylko do słodyczy, ale również do dań wytrawnych. Więc to jest taka mała zapowiedź, że będzie się działo. Jeśli podoba Wam się idea kawowych przepisów, nie tylko na słodko, ale również na wytrawnie, koniecznie dajcie łapkę w górę pod tym filmem i skomentujcie, jeśli macie jakieś pytania lub jeśli chcielibyście dodać coś od siebie lub jeśli macie jakieś kawowe inspiracje. Napiszcie mi, w jaki sposób wykorzystujecie kawę w kuchni. Jestem bardzo ciekawa. Oczywiście nie chodzi mi tu o normalne picie kawy, ale w sumie może ktoś ma jakiś niesamowity pomysł na jakiegoś szejka albo napój. Po prostu podzielcie się swoimi opiniami. I oczywiście zapraszam Was do zerknięcia na portal kawa.pl, ponieważ naprawdę jest to skarbnica wiedzy. I fajnie jest zerknąć i fajnie jest dowiedzieć się czegoś ciekawego. Naprawdę niektóre ciekawostki są takie, że można zabłysnąć w towarzystwie nieraz. Przetestowałam to ostatnio, jak po prostu zabłysnęłam jakimś super faktem odnośnie kawy. Więc możecie również zrobić tak samo. Dobra, więc widzimy się następnym razem.
Czekam na wasz feedback i oczywiście czekam na wasze zdjęcia. Zdjęcia oczywiście proszę was, żebyście wstawiali w komentarzach pod przepisem na moim blogu. Tam można załączyć do komentarza zdjęcie i to jest dla mnie ogromna radość, gdy widzę po prostu, że ludzie próbują, że im smakuje i że jest super. Więc czekam na was tam i do zobaczenia następnym razem. Buziaki!